Witaj, ziomeczki, z tej strony Trehol, wy... I tutaj jest różnica, bo nie w serii, tylko takim jednym odcinku z jednej nacji. Chodzi o to, że przez to, że nie ma aż tak dużo kontentu, nie potrzeba nawet serii, a wystarczy nam jeden odcinek. Więc nie wiem, czy to pójdzie, może jednak pójdzie po kolei. To jest kolejny po tym, jak zrobiłem ścieżkę monarchistyczną. To jest coś takiego, że ścieżka monarchistyczna to jest decyzja, a później zaatakowanie naszego sąsiada na zachód. Jeszcze jest ścieżka komunistyczna, która w głównej mierze polega na tym, że jak sami widzicie, to jest bardziej, że przejmujemy władzę i na tyle zostajemy, bo dalej nic dalej nie ma. O, ma się rozwijać, speed 30%. What? I w tej serii pójdziemy jako bandyci. Bandyci dla tego państwa są bardziej, no, bardziej rozwinięci niż normalnie, ponieważ chodzi o to, że bandyci możemy dostać tutaj bonus, przez co później będziemy mieć pewne lepsze dywizje, albo go nie dostać. I to tylko zależy od nas, jak nam to pójdzie. Więc najpierw sobie przygotujmy tutaj armię i zaczynamy. Pewna zmiana jest, że portret tej naszej przywódczyni, on jest trochę inny niż ten na ikonkach. Bo na ikonkach ona wygląda tak, z czego wydaje mi się, że wyglądała nieco fajniej. Ale no, postanowili w grze, że zostanie ona zmieniona na to. Tak. Wydaje mi się, że na miniaturze dam ten z igonki. Więc teraz naszym planem jest po pierwsze, żebyśmy rozpoczęli najazd tutaj. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Bo jeżeli nam się uda, będziemy mogli zatrudnić dywizję. Jeżeli nam się nie uda, zatrudnimy te dwie dywizje, żebyśmy mieli tutaj możliwość okrążania. Nie wiem, czy to będzie ta sama ilość, czy nie, bo nie pisze ile dokładnie. Ale tutaj dostajemy 4 dywizje, więc to jest jeden z ważniejszych rzeczy. My teraz potrzebujemy trochę political power, żeby zatrudnić sobie BlackRock. Tutaj zawsze sobie zmieniałem science base, dlatego że... O, ma silozy, oni przegrywają już. Science base, dlatego że myślałem, że trochę pomaga. Nie, to nie pomaga. Nawet w sumie nie jest to nam jakoś mega potrzebne obecnie. Tak, bierzemy ją. Po czym weźmiemy sobie goście od infantry. Okay. I tutaj mamy jedną z pierwszych decyzji, czyli czy pójść na wojnę, czy się ochronić. Ochrona oznacza to, że po prostu później umieramy, bo to nie jest tak, że naprawdę się chronimy, bo te państwa mają własne duże drzewka i one mogą trochę porobić. Więc tak, wybieramy, że zaatakujemy ich i jak to wygląda, 3 dni. I tylko będzie zależało od gry, czy uda nam się w 3 dni zrobić to, czy nie. Więc może zapiszę to, jeżeli się nam uda, za pierwszym razem to nie będzie problemu, ale jeżeli się nam nie uda, to ja do skutku może będę próbować to robić. Chociaż nie wiem, czy to się nam tak pójdzie szybko. Ok, 86. 86 i mnóstwo dywizji napakowanych. Ok, i wygląda to, że to będzie bardzo długa wojna. Ok. Cofnąłem się dlatego, że nie było szans, żeby to się nam udało. Nawet nie wiem, jak za pierwszym razem mi się udało to. Dosłownie to była pierwsza próba i mi się udało tak siup, od razu. A teraz to naprawdę nie wiem, jak to się nie udaje. Ok, więc tak, tutaj już mamy ten. Więc zaczynamy wojnę i myślę, że zaczniemy od tego, że weźmiemy sobie tych ze setki. To są 4 dywizje, to oznacza, że jest znakomicie. Jaki templecik macie? O, macie lepszy templecik niż tamci, dobra. To jest znakomity, znakomity sytuacja, w której jesteśmy. Dobra, tutaj dajmy sobie tego gościa. Nie, nie możemy jeszcze, ale możemy zaatakować. Ci dostaną oczywiście dodatkowe dywizje, za to, że nasze tutaj tak weszły. I pierwsze co robimy to okrążanie, tak. Więc powoli sobie tutaj zajmujemy się tym.
Tutaj musimy dogonić tych. Ty wy idźcie tutaj. Ty przestań iść. Iść tu. Dobra. I polega to na tym, że my po prostu okrążamy to wszystko. Tak. Na tym polega cała gra. Okrążanie. Ale nie możemy tego zrobić, więc pójdźmy. Tak. Ty. Idź na stolicę. Okej, a ty co robisz? O, w sumie dobrze robisz. Dobra. Okej. A jakie tutaj są jeszcze ci? Okej. Chodzi o to, żeby ci się zajmowali tym, co powinni. Dobra. Przytrzymajcie tych. Dobra. Przyjmujecie to. Nie zajmujcie się tymi. O, tymi, dlatego że to się nie opłaca. Jestem bardzo skupiony, dlatego mało komentuję. Co tutaj jest? Ty tutaj nic nie masz. Dobra, przyjmijcie to. Ty idź tu, albo nie. Ty idź tu, a później spróbuj, może tak się uda. Ty tutaj już okrążasz to. Okej. Wszystko, jesteście na dobrej pozycji. Wszyscy są. Teraz spróbujmy może tutaj. Dobra, widzę, że tutaj się nam nie uda. Przejść. Okej. Dobra, przyjęliśmy prawie wszystkie punkty zwycięstwa i to jest ten największy problem. O, maści los, było prawie, byśmy ich ukrążyli. Więc ile im zostało? Zostało im sporo. W głównej mierze ten punkt zwycięstwa, ale w nim jest są. Aj, okrążyli nam. Dobra, czy mamy już punkty, żeby zatrudnić sobie kolejnych, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobra. Uda nam się okrążyć tych. Okej, okay, ale ci zajęli się tym. Okej, okay, super. O, wszystkich udało mi się odkrążyć. Okej, okay, jak to wygląda? Wy na ten front. A ci mają problem. Okej. Okay. Może uda nam się odbić nasze dywizje. Dobra, zajmijcie się tym. Okej. Dobra, byłem tak skupiony, dlatego że potrzebowaliśmy jeden punkt zwycięstwa. Dobra, więc udało nam się podbić to. W głównej mierze powinniśmy to wziąć. I teraz mamy taki problem, bo nasza armia jest zbyt mała, żeby sobie poradzić z tymi. Więc w skrócie musimy poczekać na to, żeby resztę podbić. Tak, to nie jest zbyt miła sytuacja.
Okej, więc kogo możemy spróbować popodbijać? Takie ma fajne terytoria. Czy jak się wy nazywacie? Macie tą flagę? Okej. Around for King. After that, we are the first to do. Okej, czy ja nie powiedzieć, że o, no fajnie się, no, że dobrze, że nam pomogliście nam, teraz macie tutaj nagrodę i w ogóle. Tylko jest taki problem. Dlaczego nie możemy podjąć? Nie mamy lutu? Tak, jeszcze nie mamy. Jest taki problem, że my nie chcemy wam tego oddać. Więc poczekajmy sobie chwilę. Tutaj musimy zająć się tymi dywizjami. Trochę słabo, że akurat teraz się tak pojawiło. Uuu, maści los. Ile tych dywizji? What? Nie chciałem... A, maści los. Przez to, że nie kliknąłem na czas, oddaliśmy im to. Dobra, no to nawet lepiej. Bo teraz i tak byśmy ich atakowali. Oni mają cały... Okej. Teraz mają tutaj całą tą front. Tak, nawet lepiej. Jest gorzej. Czekajcie, że oni nadal nam płacą? Tak, nadal nam płacą. Okej. Jeżeli nam płacą, to jeszcze nawet lepiej. Ponieważ dosłownie my możemy tak robić. Dobra, musimy poszukać jakieś dywizje, które dosłownie są wolne. I mogą pookrążać resztę. Okej. Oni chyba naprawdę nie mają dywizji. O nie, to jest powtórka z poprzedniej serii, gdzie tam też tak zrobiłem, że nie mieli dywizji. O nie, przyjmują z powrotem. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej tutaj pozdobywali. Okej, mamy port. Jakbyśmy zdobyli jeszcze jeden punkt zwycięstwa, to jest po nich. O, nie spodziewałem się, naprawdę. Nie spodziewałem się, że tak się uda. To już boli. Dobra, więc w głównej mierze musimy mieć to kontrolowane. Ale czy dostajemy kory za to? Nie. Teraz zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale zastanawiam się, czy po prostu później nie wyzwolić jako marionetkę. Ale nie, no. Udało się. Ja nawet nie sądziłem, że to w taki sposób pójdzie. Okej. Spróbujmy w takim razie tymi się zająć. Już weteranów nawet. Mi się podoba. Mamy tutaj dużo dział. Myślę, że damy wam normalne działa i trochę infantry. Oczywiście nie możemy produkować dział, ponieważ nie mamy dosłownie ich w tym. No nie, straciliśmy kontrabandę.
Okej, okay, więc sobie weźmy tego gościa i chcieliśmy sobie jeszcze wziąć tych, ale wygląda na to, że nie mamy punktów. Dobra, nie spodziewałem się tego, że to tak w taki sposób pójdzie. To jest jeden z tych sytuacji, kiedy naprawdę jakimś cudem to się stało. Okej, okay. Rozpoczynamy wojnę. Jak to wygląda? Jesteśmy w górach, czy gdzie? Po pierwsze... No się nie udało nawet tego zrobić. Czyli dosłownie w górach mamy to. Dobra, wyślemy tutaj już te jednostki. W sumie tam nawet pisze, gdzie jest to dokładnie, więc... Trochę słabo, że nie przeczytałem. Okej, okay, co się... Resistance. Dobra, po tym jak wszystko zrobimy, to wtedy pójdzie, bo tak, tutaj musimy mieć tą ideologię. Tutaj dalej już nic nie ma. Tutaj dosłownie zamieniamy się w państwo. I się zamieniamy w królestwo. O. Dobra, jak to przejmiemy, to wyzwolę. Ale w głównej mierze wydaje mi się, że już tutaj tak naprawdę już nic zbytnio nie ma, bo tak jak ostatnio jest jedna wojna, po czym już ta wojna dalej nas nigdzie tutaj nie prowadzi. W sumie te ikonki też mogły, kurde, wszystko pokazywało mi. Tylko ja nie wiedziałem. Okej. Okay. Tutaj możemy pobadać. Tutaj możemy rozpocząć. Dajmy Army Regrouping. A, właśnie raz, to jest akurat ten. Okej. Okay. Tak, spalmy miasta. Dobra, w takim razie myślę, że zrobimy to po prostu ten autocomplete. Więc tak. Wykorzystamy nasze zapasy, dostaniemy tu i te, po czym rozpoczniemy te wszystkie reformy. Nie opłaca mi się przechodzić tego wszystkiego, jeżeli to już jest koniec. Okej. Okay. Plundering Griffon Stone. Okej, okay, czyli coś z Griffon Stone'em mamy. Dobra, dobra, jeżeli mamy coś z Griffon Stone'em, to może sobie tutaj damy. Dobra, tutaj nie wiem, tu jest kolejny. Dobra, na razie sobie wyślemy te dywizje i zobaczymy, jak już te dywizje będą, co to oznacza. Okej. Okay. I to oznacza, że Griffon Stone... nic więcej nie ma. Po prostu oznaczało to zapewne, że my coś zdobywamy, a oni tracą. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tutaj jest po kolei coś, jakieś eventy. Takie wokół naszych granic. I to jest pytanie, czy oni po prostu nie dostaną na przykład jakichś wargoli na nas. Co by nie było zbyt miłe. W głównej mierze chodzi o to, że po prostu naszych... po prostu rozwijamy nasz czarny rynek. Okej. Okay. I teraz zamieniamy się w Królestwo Bandytów. I oprócz tego musimy wyzwolić, dlatego że my dosłownie za chwilę zniszczymy własne państwo, jeżeli... Ci nie będą. Mamy Legionary Broodfeld. Ciekawe. Co to jest za reactionalizm? Dobra. Więc mamy tą kleptokrację. Oni są reakcyjni. Dobra. Więc w głównej mierze to jest chyba wszystko, co mogliśmy zrobić. Ta mechanika trochę jest zbyt droga. Powiem szczerze, ale akurat naszą wojnę była idealna.
Więc wydaje mi się, że ta monarchistyczna była fajniejsza, dlatego że mogliśmy sobie przejąć, a ta to jest bardziej po to, żeby budować swoje imperium. To tak naprawdę mamy tutaj bardzo dużo takich fajnych celów, które nam bardzo, ale to bardzo pomogłyby w jakichś kolejnych wojnach. Czy jakbyśmy chcieli kogoś za to kogoś. Tylko, że to jest koniec drzewka. Tak, to było wszystko. Ta jednoodcinkowa seria, ten jednoodcinkowy specjal, ten jednoodcinkowy odcinek się właśnie zakończył. Mamy oczywiście jeszcze komunistów, ale mówiłem, że oni mają słabe drzewko, więc nawet nie będziemy patrzeć. Mamy też tutaj w ogóle tych, ale w głównej mierze też nie widzę, żeby to było jakieś... Tutaj mam takie nawet fajne idee, ale reszta to już... Już nic tak nam nie daje. Tak, tutaj jest airbase, można zrobić. Więc porównując do monarchistycznej, monarchistyczna była bardziej prostsza, później mieliśmy wojnę, którą też można było, zrobiliśmy tak samo przy tych, że po prostu ukrążyliśmy dywizję. I ci właśnie będziecie mieli więcej, jeżeli chodzi o gameplay, więc to mi się podoba. Myślę, że to był... Można znaleźć zapewne inne państwa, które mają takie... Dobra, to nie jest jednoodcinkowa seria. Inne państwa, które mają takiego małe drzewka, tylko trzeba było poszukać, dlatego że wszędzie jak patrzę, to są duże. Ci też mają duże umości los. To nie jest tak, że ja nie mogę znaleźć, czy coś jest złego, tylko po prostu... O, ci nie mają nawet drzewka. Tylko że po prostu to jest coś takiego, że trudno znaleźć. To dlatego, że jak sami widzicie, trochę tego jest. Dobra, co to jest? Wy nawet nie macie drzewka politycznego. Tak, więc żeby tutaj poszukać, to naprawdę trzeba było sobie ładny parę chwil spędzić. Ale co najwyżej piszcie w komentarzach, na pewno ktoś już napisał, że co tam by chciał obejrzeć. Jeżeli chodzi o ten content, no to większość to ja już... Nie to, że większość, ale ja większość, tak jak patrzyłem, to już zostało pograne, więc trudno, żeby ciągle grać tymi samymi państwami, co inni. Tutaj mamy jakieś małe drzewko też. A, i mamy tych oczywiście. Tak, więc... O, już musiałem kichnąć. Więc w głównej mierze, jeżeli po prostu napiszecie mi, to będę bardzo chętny do zagrania. Ci wyglądają też na jakieś takie małe drzewko. No, wygląda na to, że to takie... drzewko, które nie ma zbytnio rozwoju? O, podoba mi się to, że to jest nawiązanie. O Jezu. Sporo tego. Nawiązanie jest do tego Darkest Dungeon. Ale fajnie. O, jest nie. W takim razie ja będę już kończył. Z wami Travel w tym specjalnym odcinku. No to cześć!